Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. No i długo nie trzeba było czekać, bo tego samego dnia, czyli 14 marca, rozpoczęła się otwarta beta wersji 1.47 dla American Truck Simulator. Najprawdopodobniej wersja dla ETS-a rozpocznie się albo za kilka dni, albo może nawet jutro. Jeśli jutro rano pojawi się zakładka z błędami przy ETS-ie na forum, no to pewnie tak samo jutro rozpocznie się wersja dla ETS-a. Natomiast w chwili obecnej można wypróbować już wersję dla ATS-a. No i co takiego tutaj się znalazło w tej najnowszej wersji? Co takiego ST Software szykuje? No to zacznijmy na początku od cystern gazowych, które można również zakupić jako własne naczepy. O nich była osobna informacja, o nich również dowiedzieliśmy się na ostatnim świątecznym streamie SS, no a finalnie pojawią się właśnie w tej wersji gry. Jeśli chodzi o dodatkowe informacje, no to będzie można sobie wybrać albo pojedynczą wersję, albo wersję BW. Można wybrać też między 5 typami podwozia. Opcja, która ma 32 stopy, 43 stopy i 48 stóp, ma dwie osie. I jest też wersja 53 stopy, która ma 3 osie. I jest też jeden taki wariant, który ma 53 stopy, ona ma 4 osie, ale ze skrętną tylną osią. Do tego, jak studio zaznacza, każda cysterna gazowa jest dostarczona z ponad 50 akcesoriami. No jeśli chodzi o te drobnostki, które można tutaj zmienić i pokonfigurować, no to jest ich tutaj dosyć dużo. Można dodać różnego rodzaju węże, dodatki, jakieś światła, chlapacze, akcesoria blaskowe, też to tylne ciekawe skrzydło, malowania i tego typu więcej elementów, tego jest sporo, także najlepiej pobawić się tym po prostu w grze. No a poza tym o tej informacji był już osobny film, także tam więcej o tym była mowa. A poza tym za jakiś czas myślę, że na kanale przetestujemy sobie to już w grze, ale o tym później. Teraz czas na kolejną nowość i w tej aktualizacji również zostaną wprowadzone nowe, dodatkowe dźwięki otoczenia, które też już jakiś czas temu były omawiane i na moim kanale, i również na kanale ST Software jest film, w którym można zobaczyć, czy właściwie usłyszeć tą nowość. Jeśli komuś w grze brakowało takich dodatkowych dźwięków, jak na przykład gdzieś tam słyszenie dodatkowych dźwięków strumyka, który sobie gdzieś tam płynie, albo szumu w miastach, czy tam ćwierkających ptaszków w lesie, no to może będzie zadowolony po tej nowości, bo na filmie ST Software w miarę dobrze to brzmiało, nawet fajnie, ale jak to się prezentuje w grze, to teraz będzie można przetestować. Natomiast przechodząc do kolejnej nowości, ona w sumie była już w grze od prawie roku, bo była dostępna już potajemnie w obu produkcjach od wersji 1.44. Jednak ta nowość, tak jak mówię, była potajemna. Nic o niej studio oficjalnie nie mówiło, nic nie prezentowało, nic nie zapowiadało, ani nic takiego. Dopiero społeczność odkryła od tamtej wersji, że za pomocą odpowiednich komend można uruchomić tutaj dwie nowe funkcje. A mowa tutaj o adaptacyjnym tempomacie i systemie hamowania awaryjnego. Jeśli byliście w zeszłym roku, przynajmniej na moim kanale, to pewnie wiecie, że właśnie ona była tą taką ukrytą opcją, ale teraz ona pojawi się już oficjalnie w tej aktualizacji. Nie będzie trzeba już używać komend, żeby ją uruchomić, czy jedną, czy drugą funkcję. Teraz będzie można ją uruchomić normalnie w ustawieniach gry, dokładnie w opcji rozgrywka. Można tutaj wybrać dokładne ustawienia tych dwóch funkcji, więc najwidoczniej studio uważa, że dopracowali na tyle te systemy, że można to wprowadzić do gry. Oczywiście jeśli uważacie, że nadal to błędnie działa, albo występują pewne błędy, to najlepiej zgłosić to na forum ST Software, bo ważne jest to, żeby te funkcje działały jak najlepiej, żeby to wszystko było odpowiednio dopracowane aż do premiery tej wersji gry, bo jeśli to wyjdzie zepsute czy nie do końca dobrze działające już oficjalnie w wersji 1.47, to potem będzie to i sprawiać problemy i będzie to naprawiane w kolejnych aktualizacjach, także jeśli faktycznie znajdziecie coś, no to warto zgłosić to SCS-owi na ich forum. Link znajduje się w najnowszym poście, a link do postu znajdziecie w opisie. Natomiast przechodząc do kolejnej nowości, no to oczywiście nie mogło tego zabraknąć. Co prawda, jakiś czas temu o tym się dowiedzieliśmy, ale nie było specjalnego postu. Ale, tak jak mówię, nie mogło zabraknąć tej wielkiej nowości, jakim jest kolejna dawka nowych intry miast, tym razem tymi szczęśliwcami będą miasta ze stanów Utah i Idaho. Także jak widać, studio stara się bardzo dobrze rozwijać tą kwestię w grze. Tym razem dwa szczęśliwe stany będą tutaj rozwinięte pod tym względem. No i co tu dużo mówić, no nowe intra, a teraz idziemy dalej.
Bo tutaj też dosyć ciekawa nowość się pojawiła, ale nie mamy żadnego ani zdjęcia, ani nawet filmiku przedstawionego. Będzie to za jakiś czas trzeba wypróbować samemu w grze. Natomiast o co dokładnie tu chodzi? Chodzi o dodanie losowych wyboi drogowych. I tak jak mówię, nie ma niestety tu jakichś fajnych materiałów, więc przytoczę, co SC Software nam przekazało. Z radością wprowadzamy losowe wyboje drogowe do wersji 1.47. Te małe nierówności są generowane proceduralnie, aby nadać szosom niedoskonały charakter. Chociaż mogą one być niewidoczne dla kierowcy, będziesz w stanie wyczuć te subtelne uderzenia, a w niektórych przypadkach usłyszeć, jak wpływają na twój pojazd podczas jazdy. Nie możemy się doczekać pracy nad rozszerzeniem tej funkcji w przyszłości, ale na razie daj nam znać, co o tym sądzisz. Wszelkie komentarze i opinie można przesyłać na naszym oficjalnym forum. Także no, brzmi nawet ciekawie, zobaczymy jak to się prezentuje i czy to jest połączone też z losowymi zdarzeniami. Natomiast przechodząc do kolejnej nowości, przeprojektowano interfejs historii kariery gracza, który wygląda dosyć ciekawie i może zwiastuje pewne nowości, które pojawią się w jakiejś przyszłości. Fajnie by było, ale co takiego tutaj mamy? Jak widać w zakładce statystyki mamy tutaj takie informacje, jaki mamy level, jaki jest następny, ile mamy expa. No i mamy też cztery rubryki. Pierwsza dotyczy ładunków. No i tu mamy informacje, ile dostaw przewieźliśmy, jaki najczęściej ładunek przewoziliśmy, ile firm odwiedziliśmy, jakie mamy tutaj oceny za nasze dostawy, ile było na czas, ile było nieuszkodzonych, ile transportów specjalnych dowieźliśmy. Druga rubryka jest o eksploracji. No i tutaj pojawia się oczywiście procent mapy, ile odkryliśmy miast czy państw. Również ile odwiedziliśmy dealerów, czy też tych agencji prac, skąd oczywiście bierzemy pracowników. Jak i też jest tutaj wzmianka o galerii, więc ile punktów widokowych odkryliśmy, czy też zaliczyliśmy. Również ile tych trofeów zdobyliśmy. Trzecia zakładka dotyczy naszego doświadczenia, no i między innymi wymieniono tu kwestie ciężarówek i na przykład ile mamy tych ciężarówek, jakim modelem najczęściej się poruszamy, ile mil czy kilometrów przejechaliśmy, ile garaży posiadamy, ile czasu spędziliśmy i tego realnego i tego w grze. No i ostatnia zakładka dotyczy kar, mandatów, wykroczeń, choć tutaj są dane tylko z dwóch ostatnich tygodni, w sensie w grze. No i tutaj można zobaczyć, ile dostaliśmy właśnie jakichś takich upomnień, ile wydaliśmy na to hajsu, no i też dokładnie za co. Także wygląda to dosyć fajnie, a druga zakładka dotyczy już dostaw. No i tutaj mamy dokładne informacje, jaki ładunek przewoziliśmy, nawet ikona się pojawia, w którym dniu w grze to przewieźliśmy, skąd i dokąd, jaki dystans pokonaliśmy, ile czasu spędziliśmy, jaką ocenę za to dostaliśmy, ile za to zarobiliśmy i ile też expa dostaliśmy. Trzeba przyznać, że nawet bardzo fajnie to wygląda, bardzo ładnie. Fajnie, jeśli za tym kryje się coś, powiedzmy, na przyszłość. Może tutaj też jakaś inna kwestia w rozgrywce się rozwinie. No, fajnie by było, ale nawet jeśli nie, no to tak czy siak ta funkcja, szczerze powiedziawszy, jest lepsza niż intra. No, przynajmniej mi bardziej się podoba. Myślę, że ta funkcja również będzie ciekawa, zwłaszcza dla osób, które mają już od długiego czasu tą grę. Bo na przykład, jeśli macie profil, na którym jeździcie już od na przykład premiery, no i dosyć często jeździliście, no to myślę, że to podsumowanie tam może dosyć fajnie wyglądać. Także jeśli testujecie betę, to myślę, że warto przetestować akurat tą nowość. A przechodząc dalej, wprowadzono dziennik aktualizacji w grze. O co z nim chodzi? Przytoczę tutaj teksty studia. Dodaliśmy teraz nową funkcję interfejsu użytkownika zarówno do ATS-a, jak i ETS-a, która pokaże użytkownikom dziennik zmian dużej aktualizacji lub zaprezentuje funkcję wydania DLC. Pojawi się to w formie wyskakującego okienka po uruchomieniu gry, po aktualizacji lub podczas gry w menu głównym. Jeśli aktualizacja została wprowadzona podczas podróży, nie tylko to, ale możesz także uzyskać dostęp do historii poprzednich dzienników zmian na wypadek, gdybyś przegapił kilka i znaleźć wszystkie nasze oficjalne linki do mediów społecznościowych. Mamy nadzieję, że pomoże ci to być na bieżąco z najnowszymi zmianami i aktualizacjami naszych tytułów bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Ciekawi mnie, jak to jest bardzo rozbudowane, czy nawet takie drobne zmiany też będą tam wyświetlane i takie drobne informacje. Jeśli tak, no to teraz nie będzie trzeba specjalnie szukać takich informacji na blogu czy na forum. A ostatnia, większa nowość, która została specjalnie wymieniona osobno w najnowszym poście, dotyczy zmian przy teleportacji w momencie, kiedy gra resetuje czy też cofa naszą pozycję ze względu na pewne zmiany, czy to na mapie, czy też w samej grze, bo pewnie pamiętacie, wielokrotnie tak też pewnie mieliście, że w momencie, kiedy albo na przykład instalowaliśmy nową modyfikację, czy
na przykład na mapę, albo ją usuwaliśmy, albo doszły po prostu jakieś zmiany przez jakąś aktualizację czy coś, a byliśmy wcześniej w jakimś innym miejscu, albo mieliśmy jakąś dostawę, no to gra po prostu anulowała nam tą dostawę, a nas cofała do głównego garażu. Teraz będzie można przynajmniej wybrać sobie punkty, do którego gra będzie miała nas teleportować i to będzie za darmo. Według opisu ma nas teleportować do wybranej przez nas stacji paliw, z tym, że albo to są niektóre wybrane punkty, albo tylko w miastach, które odkryliśmy, lub może tam, gdzie też jest warsztat. Trzeba to dokładnie wypróbować, natomiast no, przynajmniej tyle będzie można sobie tutaj wybrać. Także jeśli kogoś to denerwowało, bo na przykład był no kilka tysięcy kilometrów dalej od swojej bazy, no to teraz jeśli ma tam opcję teleportowania się, to będzie mógł tam wrócić, tylko oczywiście jeśli w tym samym czasie miał jakieś zlecenie, no to będzie musiał znaleźć sobie nowe, ale przynajmniej jakieś tutaj rozwiązanie znaleziono, może ta kwestia będzie jeszcze bardziej dopracowana podczas tej open bety. Natomiast jeśli chodzi już o pełny changelog, jaki został również wymieniony, no to podsumujmy sobie te wcześniejsze nowości, jak i też zobaczmy, o czym takiego specjalnie jeszcze tutaj nie powiedziano, bo jest tutaj kilka ciekawych rzeczy. Natomiast tak, zaczynając od mapy, no to wprowadzono te nowe dźwięki otoczenia, jak i również wprowadzono te losowe wyboje drogowe. Jeśli chodzi o kategorię pojazdy, no to wprowadzono cysterny gazowe, które można zakupić jako własne, jak i również wprowadzono funkcję adaptacyjnego tempomatu i system hamowania awaryjnego. Doszły pewne tutaj jeszcze zmiany przy Kenworthie W900, jak pamiętacie. Niedawno doszło do dużego odświeżenia tej ciężarówki, no i tutaj pewne zmiany jeszcze doszły. Zwrócono opcję zbiorników paliwa bez DEF dla niektórych typów silników, 150, 220 i 300 galonów, jak i również przywrócono wyświetlanie prędkości tempomatu na desce rozdzielczej. W kwestii rozgrywki wprowadzono nowe intramiast dla miast stanu Utah i Idaho, dodano filtry kierunku dźwięku, jak i również poprawiono wydajność, szczególnie w nocy, przy złej pogodzie, jak i też gęstym ruchu. No to akurat będzie trzeba przetestować, zobaczymy, czy na pewno gra wtedy działa lepiej. A co do interfejsu użytkownika, no to przeprojektowano interfejs tej historii kariery z tym samym podsumowaniem, wprowadzono dziennik aktualizacji w grze, no i doszły te zmiany przy tym teleporcie. Także tak prezentuje się na chwilę obecną ta wersja, przynajmniej wersji open beta. Oczywiście może być tak, że w czasie trwającej open bety mogą dojść jeszcze jakieś nowości, czasem się tak zdarza, część nowości pewnie będzie jeszcze poprawiana, a wszystkie oczywiście sugestie, błędy i tak dalej najlepiej zgłosić na oficjalnym forum SC Software. Link specjalny znajduje się w najnowszym poście, do którego link znajdziecie w opisie. Natomiast jeśli zastanawiacie się, jak uruchomić tą open betę, bo nie wiecie, albo korzystacie pierwszy raz, albo zapomnieliście, no to robimy to następująco. Wchodzimy do naszej biblioteki Steam i albo wyszukujemy z listy American Truck Simulator, klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i wchodzimy we właściwości. Również można to zrobić za pomocą tej zębatki, która znajduje się tu po prawej stronie. Tutaj też można wejść we właściwości. No i następnie przechodzimy do zakładki beta, klikamy w tą opcję i tutaj powinna znajdować się opcja publiczna beta 1.47. Klikamy w nią, wyłączamy to i po chwili mamy informację o tym, aby zaktualizować grę. Jak widać, po chwili gra się zaktualizuje. Jeśli chcemy wrócić do standardowej wersji, no to ponownie wchodzimy do zakładki we właściwości, do bety i tutaj nie wybieramy ani żadnej z tych opcji, ani nic takiego, po prostu klikamy brak. Wychodzimy i wtedy gra cofnie się do obecnej, najnowszej wersji, czyli teraz mam grę na wersji 1.46. A jeśli będziecie chcieli przetestować Open Betę, no to pamiętajcie, żeby użyć do tego czystego profilu bez modyfikacji, najlepiej też najnowszego, żeby wasze stare, podstawowe profile nie uszkodziły się wskutek jakichś błędów czy problemów. Natomiast jeśli chodzi o ten cały materiał, to tyle, a więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!